troską i niepokojem obserwujemy narastający kryzys społeczno-polityczny w Republice Białorusi. Wyrażamy opinię, że wybory prezydenckie, które odbyły się 9 sierpnia na Białorusi, nie były wolne i uczciwe. Tak w Sejmiku Województwa Śląskiego podczas sesji przemawiał marszałek Jakub Chełstowski. Podczas obrad przyjęto w formie uchwały oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji na Białorusi. W sieci osąd podjęliśmy taką uchwałę o wsparciu tych dążeń demokratycznych na Białorusi, z taką solidarnością z narodem białoruskim. Też nie możemy stać i patrzeć obojętnie, no i przyglądać się tak biernie temu, co się dzieje na Białorusi. To jest przecież nasz sąsiad. Stosunki z sąsiadami, nawet w domu, są ważne, żeby z sąsiadami dobrze żyć. A tutaj też no, nie możemy patrzeć na to, kiedy u sąsiada źle się dzieje, i milczeć. Zdaniem wicemarszałka Wojciecha Kałuży dzisiejsze manifestacje na Białorusi można porównywać do wydarzeń minionego wieku, podczas którego w Polsce dokonywano przewrotu. Tu na Śląsku jesteśmy też dość szczególnie doświadczeni tym rysem historycznym, tym, co się działo na Wujku. No, przecież wszyscy o tym wiemy. To jest wpisane w naszą historię, w taką tożsamość Ślązaków. Mimo licznych manifestacji na terenie Białorusi dzisiaj nastąpiło oficjalne zaprzysiężenie Aleksandra Łukaszenki. Inaugurację przeprowadzono bez wcześniejszej zapowiedzi.